Panie ministrze, przepraszam, bo zapomniałem na komisji zadać pytanie, ale projekt ustawy wnosi również to, co dotyczy regulacji związanych z rozporządzeniami. I to zawsze była w tym kraju trochę tak pięta Achillesowa. Moje pytanie jest takie, czy pan minister, czy ministerstwo ma projekty rozporządzeń gotowe, czy nie będzie w czasie ukazania się rozporządzeń, które są bardzo, bardzo, bardzo istotne dla tego systemu, dla wdrożenia tej ustawy? Dziękuję bardzo. Pan senator Matusiewicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, nie chodzi o ograniczenie samodzielności SKOK-ów w zakresie ustalenia ustawowego wymogu maksymalnej kadencji rad nadzorczych i zarządów SKOK-ów. Oczywiście są wątpliwości konstytucjonalistów, czy jest to zgodne z artykułem 58 Konstytucji, ale chciałbym zapytać, czy pan minister zna takie przypadki, aby inne podmioty z zakresu prawa bankowego, systemu bankowego szeroko rozumianego miały takie ograniczenia ustawowe, czy te uregulowania zawsze są statutowe? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze. Chodzi o akty wykonawcze, czyli rozporządzenia gminy ministra finansów. Oczywiście pracujemy nad tymi aktami wykonawczymi. Szczególnie jeżeli chodzi o objęcie systemem gwarantowania systemu KAS, jest to proces dosyć skomplikowany. Muszą być przygotowane systemy wypłat, są to systemy informatyczne i tu prace muszą się toczyć po stronie SKOK-ów. Dlatego też to vacatio legis w przypadku objęcia gwarantowaniem, ponieważ zawsze jest ryzyko, że pieniądze otrzyma deponent, który nie powinien otrzymać tych pieniędzy. Mówimy o środkach quasi publicznych. Są to bardzo ważne procesy. Dwa, chciałbym również przypomnieć, że kasy zaczną wpłacać na fundusz KAS w ramach BFG dopiero po 3 miesiącach. Trzy, jeżeli chodzi o kwestie rozporządzeń, powinniśmy w dosyć krótkim terminie te akty wykonawcze rozesłać do uzgodnień międzyresortowych i rozpocząć procedurę legislacyjną. Oczywiście, jak procedowana ustawa wejdzie w życie. Jeżeli chodzi o kadencyjność, nie porównywałbym, panie senatorze, tego z systemem bankowym w 100%, ponieważ mówimy tutaj o instytucjach finansowych. Kadencyjność ma dotyczyć tylko kasy krajowej. Ustawa, jak pan senator na pewno wie, również wprowadza zasadę jedna kasa, jeden głos. Wyraźnie to wzmocni pozycję mniejszych kas i ich reprezentację w kasie krajowej. Będzie to też element bardziej efektywnego wpływu na działalność kasy krajowej przez poszczególne kasy członkowskie. Powiem szczerze, że znaczy w większości w bankach jest to unormowane, uregulowane poprzez statuty. Czy to jest w innych instytucjach poprzez ustawę? Nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć.